Za każdym razem, kiedy idziesz sobie ulicą, idziesz do szkoły, idziesz na zakupy, idziesz do pracy, gdziekolwiek, ruszasz się, setki różnego rodzaju emocji, bodźców oddziałuje na Ciebie. Profesor Robert Cialdini 25 lat temu określił zasady, które mówią mi, że w taki sposób konkretny, odwołując się do Ciebie, jesteś w stanie mi bardziej zaufać, używając różnego rodzaju strategii. Cała psychologia kolorów mówi o tym, w jaki sposób mówić do Ciebie kolorami, żebyś chciał mi bardziej zaufać. Różnego rodzaju strategie mówiące o tym, że jak użyję wysokich tonów bądź niskich tonów, będziesz bardziej skory do tego, żeby patrzeć na mnie w inny określony sposób. Muzyka, zapach, smak, to co widzisz, to co czujesz, to co słyszysz, wszystko wpływa na to, w jaki sposób mnie odbierasz. Jestem w stanie kontrolować Ciebie, jeżeli znam zasady, jeżeli znam reguły, jestem w stanie wpływać na Ciebie za każdym razem w podjęciu Twojej decyzji, tego kim jesteś, w jaki sposób masz się ruszać, czego powinieneś pragnąć i jak powinieneś myśleć. Dlaczego? Bo tak funkcjonuje Matrix. Matrix jest przewidywalny, Matrix jest kontrolowany, Matrix buduje strach, Matrix za każdym razem mówi nam, że coś powinniśmy, bądź czegoś nie powinniśmy. Żyjąc w ten sposób, żyjemy w festiwalu próżności. Dlatego, że Matrix to festiwal próżności. Tam, gdzie możesz sięgać po pewne rzeczy, w ogóle znając tylko i wyłącznie pewne reguły. Za każdym razem, kiedy żyjemy w ten sposób, ja mogę tak oddziaływać na Ciebie, żebyś Ty myślał, że czujesz się bezpiecznie. Dlaczego? Bo tak funkcjonuje Matrix. Jeździmy dzisiaj pożyczonymi samochodami, za pożyczone pieniądze, kupujemy pożyczone garki, jemy za pożyczone różnego rodzaju pomysły na pożyczone jedzenie, kupujemy sobie zegarki, ciuchy, wszystko to za pożyczone pieniądze, nie wiedząc jak to funkcjonuje, po to, żeby jeszcze bardziej się zapożyczyć, po to, żeby jeszcze bardziej żyć, po to, żeby jeszcze bardziej się utożsamić z pewną grupą społeczną, po to, żeby jeszcze bardziej być w ciemności. Wszystko to jest Matrix. Dlaczego? Dlatego, że Matrix rozumie, że jak będziesz się bał, Matrix rozumie, że jak będziesz się bał, rzeczywistości. Matrix rozumie, że jak będziesz się bał i nie będziesz chciał się wychylić dalej, to w każdym momencie, kiedy trzyma Cię w tej przyglebie, za każdym momentem, kiedy daje Ci ten strach, za każdym momentem, kiedy mówi Ci, że czegoś nie wolno, za każdym razem, kiedy zakłada Ci ten mentalny garnek na głowę i mówi Ci, że masz cholerne ograniczenia, to jest ten pierwszy moment, kiedy Ty zdajesz sobie sprawę, że jesteś w Matrixie. To jest niesamowite, dlatego że w momencie, kiedy zaczynamy z tego wychodzić, to rozumiemy, że nie da się inaczej, jak tylko poprzez ból. Dlatego dzisiaj mówię do Ciebie, ja nie wiem, co ma sprawić, że wyjdziesz poza Matrix, nie wiem, co ma sprawić, że zaczniesz funkcjonować. Pierwszą bardzo ważną rzeczą jest to, że musisz zrozumieć, jak on funkcjonuje. Musisz zrozumieć, na czym polegają zasady i gry. Musisz zrozumieć, na czym polegają strategie i techniki. Musisz zrozumieć, że garnek mentalny, który masz na głowie, musisz założyć, ale odpowiedni taki, który jest pod Ciebie, który spowoduje, że jak założysz, to Twój umysł zacznie myśleć w inny, konkretny sposób. I jeszcze nie wyszłeś z tego Matrixu, jeszcze nie wyszedłeś z niego. Dlaczego? Dlatego, że najpierw musisz poznać to, w czym jesteś. Dopiero potem, kiedy Ty to zrozumiesz, kiedy zrozumiesz, co Cię otacza, kiedy zrozumiesz to, co wpływa na Ciebie, w jaki sposób nawet to, co ja dzisiaj mówię, podnosi Twoją energię, dodaje Ci motywacji, muzyka, która w tej chwili gra, w jaki sposób wyciąga Cię w pewną, jaką Twoją bardzo ważną strefę, która jest dla Ciebie przyjemna, bądź druga dla Ciebie, w jakiś sposób oddziałowuje jeszcze mocniej. Za każdym razem, kiedy Ty to zrozumiesz, na czym to polega, z czego się to składa, dlaczego to jest takie, a nie inaczej, to jest pierwszy moment, kiedy zaczniesz iść tam, gdzie jest prawda, tam, gdzie jest skuteczność i tam przede wszystkim, gdzie jest prawdziwe życie. To jest moment, kiedy jak zaczniesz to rozumieć, możesz wyjść dalej. Ja nie wiem, co to jest dla Ciebie. Dla mnie było to poznanie Chrystusa, dla mnie było to poznanie Biblii. Dla mnie było to, że w momencie, kiedy oddałem życie, zrozumiałem, że chcę robić inne rzeczy, ale zanim zacząłem robić te rzeczy, musiałem poznać ten świat. I ja nie wiem, czy to do Ciebie, to co dzisiaj teraz do Ciebie mówię, to czy w jakiś sposób to w jakiś sposób do Ciebie gada. Wiem na pewno, że w tej chwili, w tym momencie powinieneś sobie zadać pytanie, czy ja właśnie nie jestem Matrixem. I odpowiedz sobie na to sam.